No, pomysł był świetny, a tutaj poseł najnowszą książkę wręczy najbardziej nam tu zasłużonym. Bardzo proszę, doktor Dariusz Iwaneczko. Proszę Państwa, kolejną osobą jest autorka publikacji, nie ma jej. Ja jej bardzo dziękuję za wszystko, bo jest taką moją prawą ręką. Chciałabym, żeby te podziękowania przyjął z rodziny Roman Salik. Roman, jesteś, bardzo Cię proszę, tutaj w jej imieniu przyjmij to. Ja wiem, że paczkę musimy naszykować i wysłać do Wrocławia, ale myślę, że zrobimy to razem. Bardzo proszę, to jest od Panów podziękowanie. Proszę Państwa, tu są dwa listy gratulacyjne. Proszę, dla naszego pana Władysława Wolańczyka, który jest tutaj, który jest moją perełką tutaj w Narolu. Dobrze, że pan jest. Cieszę się, że jeszcze zdążyłam pana poznać. Ja już daję książki i daję statuetkę. Może podejdziecie do pana Wolańczyka, żeby po prostu go nie męczyć. Proszę. Podziękowania Grupie Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski za przedstawienie tej pięknej ballady. Ja mam nadzieję, że nie spotykamy się tu pierwszy raz. Następny raz będzie w następnym roku. Ja już mam pomysł kolejny, także proszę o podziękowanie, a książki też, tak oczywiście. Ja bym chciała jeszcze, proszę Państwa, podziękować tu przez tych dwóch zacnych panów, bo ja to nie jestem taka władna, osobie, dzięki której mogłam zrealizować ten projekt. Kolejny krok do przodu jest z zamierzeniami naszego stowarzyszenia. Nie powitałam wiceprezes stowarzyszenia, bo się spóźniła pani Danuta Wagner. Danusiu, pokaż się, jest to córka Eugeniusza Szczepańskiego, łącznika. Za to chcę podziękować panu dyrektorowi Jarosławowi Jącowi. Bardzo proszę, bardzo panu dziękuję. Kolejny krok, jesteśmy do przodu z upamiętnieniem tego, co chcemy. Ja myślę, że to nie jest już ostatni. Na pewno nie ostatni raz, ponieważ mamy kolejne inne pomysły, ale nie będę zdradzać. Także bardzo zapraszam przez tych panów. Bardzo dziękuję. Państwo, Euroregion Roztoczek jako stowarzyszenie powstał 15 miesięcy temu i myślę, że tutaj mamy dobry przykład po co, czy między innymi po co, po to, żeby wspierać tego typu inicjatywy związane z dziedzictwem kulturowym, z promocją naszego pięknego terenu położonego na terenie dwóch województw, na terenie 6 powiatów. Proszę Państwa, ten temat partyzancki też nie jest mi do końca obcy. Miałem okazję w 2019 razem z Towarzystwem Regionalnym czy z członkami Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego wydać też publikację, w której znalazły się między innymi wspomnienia Karola Kosteckiego. Mam tutaj na myśli Tomaszowskie za okupacji, zebrane przez doktora Janusza Petera. Także tutaj też bardzo dziękuję jako regionalista, że takie działania zostały podjęte, że zostały zrealizowane. Co będzie w przyszłości, to zobaczymy oczywiście. Dziękuję. Teraz podziękuję sobie za współpracę, a przez to, że mój burmistrz dostanie tą naszą książkę, bo ta książka nie jest tak do końca, że każdy ją może dostać. To jest taka perełka wśród wydawnictwa, także niech pan przyjmuje, panie burmistrzu, póki jest czas.
Panowie staną obok. Baczność poczet sztandarowy wyprowadzić.